Dzień dobry. Witam klasy pierwsze. Zaczynamy maj i nasze póki co wciąż jeszcze lekcje zdalnie nagrywane i przekazywane Wam w formie linków. Skończyliśmy sztukę bizantyńską i część z Was zareagowała na rozesłane Wam zadanie domowe, które ma formę jakby sprawdzianu, oczywiście ułatwionego, bo mieliście możliwość przygotowywać się do udzielania odpowiedzi. Byłem tego w pełni świadom, dałem Wam jeszcze przecież też wskazówki, skąd macie czerpać wiadomości. Osoby, które to już zrobiły i przesłały, bardzo dziękuję. Pozostałym przypominam, że czas nie jest nieograniczony. Podawałem terminy, w których powinniście się rozliczyć z tego zadania. Czekam na Wasze też odpowiedzi. A póki co przed nami zajęcia poświęcone sztuce wczesnego średniowiecza na zachodzie Europy. Tak właściwie będzie można mówić o pewnym nowym początku, o narodzinach nowej Europy, bo w przypadku wschodniej części, którą zajmowało dawne Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, które przekształciło się po końcu starożytności, początkach średniowiecza w Cesarstwo Bizantyjskie, można mówić o kontynuacji, o ciągłości pewnej ewolucji trwającej już wcześniej, gdy chrześcijaństwo doszło do głosu i gdy pewne cechy sztuki starożytnej przestały być już pożądane, oczekiwane, tworzone. Rodził się nowy język sztuki, sztuki średniowiecznej, o czym dokładnie sobie mówiliśmy na tych naszych zajęciach poświęconych sztuce wczesnochrześcijańskiej, a potem bizantyńskiej. Natomiast na Zachodzie będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z nowym początkiem. Właściwie narodzi się jakby zupełnie nowa Europa, taka jakiej dawno nie widziano, bo tworzyć ją będą nowe ludy, nowe społeczności, które staną się teraz mieszkańcami Europy Zachodniej, zajmując miejsce tych, którzy odchodzili w przeszłość. Zanim jednak dojdziemy do tych narodzin nowej Europy, chciałbym Wam przedstawić świat, z którego ta nowa Europa wywędrowała, z którego się jakby wywodziła. A tutaj zaczniemy od chronologii właśnie. Naszym obszarem zainteresowania jest zatem czas nazywany wczesnym średniowieczem przez historyków. Obejmuje on okres zapoczątkowany upadkiem zachodniego cesarstwa rzymskiego, czyli 476 rok, czyli druga połowa wieku V, a zamknie to rok tysięczny, czyli początek XI wieku. Wraz z tą cezurą zacznie się dla średniowiecza okres dojrzałego średniowiecza i w tym samym wczesnym średniowiecze zamknie się. Przez te kilkaset lat, właściwie 500, Europa właściwie się jakby buduje od nowa, od zera praktycznie, bowiem to, co zdarzyło się w tej pierwszej fazie, którą tutaj mamy podano jako okres wędrówki ludów, to czas kompletnego przeorania wszystkiego, co do tej pory zostało na tym terenie Europy Zachodniej zainstalowane. Pierwsze początki nowości przyjdą wraz ze stabilizacjami politycznymi, pojawieniem się pierwszych stałych punktów w polityce, czyli pojawieniu się nowych państw. A pierwszym takim państwem, które nie okazało się efemerydą, czyli nie zniknęło po śmierci założyciela, było państwo Franków, które po wiekach budowy, czasu wewnętrznej też stagnacji, przekształca się pod berłem dynastii karolińskiej w cesarstwo. I to był pierwszy moment, kiedy Europa jakby złapała oddech po tym dramatycznych stuleciach chaosu i zagrożeń zewsząd czyhających.
Co prawda, fundament tego państwa karolińskiego nie okazał się na tyle stabilny, żeby cesarstwo przetrwało. Rozpada się ono za panowania wnuków Karola Wielkiego. Ale wkrótce idea zapoczątkowana przez Karola Wielkiego odrodzi się w części wschodniej dawnego państwa karolińskiego, gdzie z części tej wschodniej wyłoni się nowe cesarstwo, nazywane Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Założycielem tego nowego cesarstwa była dynastia już nie związana z Karolem Wielkim. To byli Ottonowie, dynastia, która zapoczątkowała tworzenie tego nowego państwa i jej pierwszy władca, czyli Otton I. Jego koronacja w Rzymie w X wieku oznaczała początek tej nowej fazy historii. I to właśnie za panowania Ottonów rok tysięczny stanie się granicą, cezurą między wczesnym a dojrzałym średniowieczem. Ale zanim ruszymy do tych najbardziej chyba atrakcyjnych części wczesnego średniowiecza związanego z renesansem karolińskim i także czasów ottońskich, spójrzmy, jak doszło do uformowania się tej nowej Europy. Oto przed nami mapa, bardzo uproszczona, ale pokazująca coś, co w geografii nazywa się Eurazją, czyli dwoma kontynentami zrośniętymi. Także właściwie cezura między nimi jest wyznaczona w sposób troszkę sztuczny. Europa jest oczywiście mniejszą częścią tego ogromu, tego kolosa. Zdecydowanie pod względem terytoriów przeważa Azja. Granicą, którą geografia wyznacza tutaj między Europą a Azją, jest Ural, czyli łańcuch gór, które nie są zbyt specjalnie wysokie, ale które rzeczywiście stanowią jakby taki element wizualnie jakby wyznaczający tę granicę. On mniej więcej tutaj się przebiega. Ale te góry to nie Alpy, to nie Himalaje, czyli takie góry, które stanowią jakby realną przeszkodę w przemieszczaniu się. Dlatego też na zielono zaznaczony jest obszar pasa stepów, pasa równin ciągnących się, jak widzimy, od obszaru zajmowanego dzisiaj przez wschodnią Syberię, Władywostok, tu mniej więcej się znajduje, poniżej są Chiny, Korea. I dalej przez tę Syberię ciągnie się ten pas aż po obszary właśnie za Uralem, czyli równin należących do Rosji i Ukrainy, stepów, które dalej w sposób naturalny ciągną się także przez terytoria Polski i docierają aż do Europy Zachodniej, Niemiec i jeszcze dalej. Dlatego też ten naturalny korytarz był jakby drogą, którą przemieszczały się kolejne grupy wywodzące się z tego matecznika ludów indoeuropejskich, który właśnie z tej strony Himalajów się znajduje, czyli właśnie w tych obszarach stepów Syberii, stepów azjatyckich. Co pewien czas rozmnażające się w społeczności żyjące tutaj w formie koczowników zaczynają odczuwać dyskomfort związany z niedoborem jedzenia, jakby ze właśnie przeludnieniem, o ile o czymś takim można mówić. I wtedy następuje migracja w naturalnym kierunku zachodnim, czyli w stronę Europy. W ten sposób te kolejne fale docierały do kontynentu, gdzie już zastawały innych, wcześniej mieszkających na tych ziemiach, mieszkające społeczności, głównie rolnicze. I zwykle bywało tak, że próbowały zająć ich ziemię, no i to się im zwykle udawało, bo jakby za nimi już byli inni, więc nie mieli odwrotu, musieli przejść z kierunku zachodnim. A ci z kolei, których z ich siedzib wypierali, szli jeszcze dalej na zachód. I tak właśnie te kolejne migracje płynęły, zajmując te obszary Europy Zachodniej. Przez pewien czas naturalną granicą dla tych migracji okazała się granica państwa rzymskiego, cesarstwa rzymskiego na Renie i Dunaju.
ale nie ma takiej granicy, której właśnie takie społeczności wędrujące mogłyby być na stałe zatrzymane. Dlatego też i te w końcu pękły i te ludy ruszające właśnie w poszukiwaniu nowych miejsc zaczęły też przenikać przez granicę rzymską, a zbiegło się to oczywiście z osłabieniem państwa rzymskiego, z jego wyraźnym, coraz większym, głębokim kryzysem i tym samym niezdolnością do obrony. Te społeczności ruszały, emigrowały na zachód w wielu fazach, zajmujących wiele stuleci. Były to różne grupy, ale łączyła ich pewna wspólnota, którą właśnie ze sobą niosły. Ta wspólnota to właśnie koczowniczy tryb życia. Utrzymywanie głównie oparte na pasterstwie, ewentualnie przy okazji dłuższych postojów, także oczywiście rolnictwie, ale te społeczności nie wytwarzały niczego stabilnego, nie były jakby bazą dla rozwoju, które mogłyby doprowadzić do pojawienia się cywilizacji porównywalnych z tymi, które wykształciły się w obszarze basenu Morza Śródziemnego, czy to w jego części azjatyckiej, Mezopotamia, Syria, czy też części afrykańskiej, Egipt, lub europejskiej, starożytna Grecja i Rzym. Te cywilizacje nie dążyły, te powstające społeczności nie dążyły do wytworzenia stabilnych struktur, na których mogłyby tworzyć się państwa, społeczeństwa. Miały formę społeczności plemienno-klanowych, miały swoich wodzów, miały swoje związane z tą władzą pewne elity, ale generalnie panował tam egalitaryzm, czyli pewna wspólnotowość, czyli pewna równość całości tej grupy, najczęściej nielicznych. Oto przed nami stanowisko archeologiczne, które zostało odnalezione na terenie Syberii jeszcze w XIX wieku. To wzgórze Pazyryk. Nie musicie go koniecznie sobie tej części informacji zapamiętywać, budować z niej notatek. Ta cała nasza dzisiejsza opowieść ma bardziej pomóc wam zrozumieć, co stało się tak naprawdę, gdy upadło Cesarstwo Rzymskie i pojawili się ci nazywani przez Rzymian barbarzyńcy, a z których wywodzą się wszystkie społeczności dzisiejszej Europy, i Anglicy, i Francuzi, i Hiszpanie, i Włosi, Niemcy, a także mieszkańcy Europy Środkowej, czyli Słowianie, którzy też przecież z tego stepu wschodu na nasze ziemie w pewnym momencie się przemieścili i je zajęli. Co krył ten niewielki kurhan, który teraz widzimy? Krył grobowiec, jak się okazało, wodza społeczności właśnie plemiennej. Jakiej? Nie wiemy, bo na tym etapie jesteśmy wciąż jeszcze w samym sercu pradziejów i w związku z tym ta społeczność niczego pisanego, żadnej informacji nam nie przekazała. Widzimy przekrój tego grobowca, a teraz patrzymy na właściciela tego grobu, tego kurhanu. To zapewne ważna postać, być może wódz plemienny, pewnie tak. Jego wysuszone ciało i reszta przedmiotów, które zostały w tym kurhanie znalezione, zawdzięczamy wiecznej zmarzlinie. Krótko mówiąc, kilka metrów pod powierzchnią ziemi jest już właściwie ziemia zamarznięta na lód. W związku z tym panowały tam szczególne warunki, żeby właśnie doszło do takiego utrwalenia tego ciała. Na jego powierzchni, na skórze mężczyzny znaleziono tatuaże. Widzimy tutaj fragment skóry z zachowanym właśnie tym wyraźnym wzorem i tutaj rekonstrukcję tych fragmentów, na których stwierdzono obecność tych tatuaży. Ich wzory są bardzo charakterystyczne, warto na nie zwrócić uwagę, bo będziemy z nimi mieli do czynienia o wiele wieków później niż IV wiek przed naszą erą. Zobaczymy, jak trwałe są takie właśnie dziwaczne elementy. Przy okazji znaleziono też uprząż konia, który należał do wodza.
i całe właściwie oporządzenie końskie, bardzo dziwne, z ozdobą na głowę końska, na koński łeb, a także siodło i inne elementy. Tu ciekawostka, to wszystko wykonane jest z wojłoku. Wojłok to zbijana sierść zwierzęca. Nie ma szansy, żeby produkty wytworzone w ten sposób mogły trwać wiele wieków. Znowu tutaj ta szczególna okoliczność okazała się szczęśliwa. To siodło zachowane w sporych fragmentach całkiem nieźle też posiada takie właśnie dziwaczne przedstawienia splątanych dziwnych stworzeń, na poły rozpoznawalne, na poły trudnych właśnie do identyfikacji, bo są to zwierzęta właściwie bardziej fantastyczne, szalenie przypominające widziane przed chwilą motywy wykonane w formie tatuażu. O właśnie, tutaj mamy przerys jednego z takich dziwacznych, splątanych dwóch zwierząt walczących ze sobą. Bo przemoc i walka jest w tych scenach elementem stałym. Tu rekonstrukcja, jak ten koń musiał wyglądać efektownie, kiedy dosiadał go jego właściciel. Poszedł ze swoim właścicielem do kurhanu, został uśmiercony i tam złożony wraz z przedmiotami, które trafiły do tego grobowca. To też fragmenty oczywiście z tej dekoracji wojłokowej przedstawiające jeźdźca i władcę. No bardzo uproszczone, ale jednak przedstawienia figuralne. A to znaleziony tam dywan, najstarszy dywan świata. A więc też właściwie jakby forma dekoracyjna, abstrakcyjna, bardzo ozdobna. I oczywiście tutaj również szansa na przetrwanie tego typu tkanin no, graniczy z cudem w innych miejscach. Tu ten dywan przetrwał tyle wieków i może świadczyć, że tworzenie tego typu kobierców, zapewne używanych do wyściełania namiotów czy ziemianek należących do władcy, do wodza plemiennego, była praktykowana. Spójrzmy na detal tego właśnie dywanu i znowu rozpoznamy jeźdźców bardzo przestylizowanych, bardzo schematycznie przedstawionych. Spośród społeczeństw, które wywodziły się tam z Eurazji, daleko gdzieś ze stepów syberyjskich, które w ramach migracji przybliżyły się do świata starożytnego, byli między innymi Scytowie, o których sporo pisali Grecy, bo mieli z nimi sporo do czynienia. Najczęściej oczywiście musieli się przed nimi bronić, bo jak wszystkie te plemiona wywodzące się z głębokich obszarów Eurazji, były to plemiona waleczne, bardzo agresywne, a więc raczej nieprzyzwyczajone do spokojnej koegzystencji pokojowej. I dlatego też ze Scytami mieli Grecy ogromne kłopoty, zwłaszcza, że tutaj na południu, na Krymie i wokół wybrzeży północnych Morza Czarnego znajdowały się greckie kolonie. I dlatego też ci Scytowie z Grekami wchodzili w relacje. Popatrzmy, jak te obszary daleko sięgały, takim jęzorem obszary penetrowane przez Scytów docierały aż do obszarów północnych Bałkanów. Tak mogli wyglądać. Z tego, co o nich wiemy, jak z ich przedstawień, było to rzeczywiście plemię koczownicze, wojownicze, na co dzień trudniące się pasterstwem, rolnictwem, funkcjonujące w tych społecznościach plemiennych. Ich wojownicy byli bardzo, bardzo groźni. Grecy pisali o nich z dużymi, no, opisując ich jako barbarzyńców bardzo groźnych, niebezpiecznych, szybko przemieszczających się. A to rekonstrukcja wozu z namiotem, czyli takim sposobem transportowano się, przenoszono się na dłuższe trasy. A więc widzimy, że rzeczywiście była to społeczność koczowników. Oczywiście też wykonywali dla swoich zmarłych, ważnych przedstawicieli kurhany. Tu jest właśnie taki kurhan na terenie Ukrainy, pozostały po Scytach, obłożony kamieniem i menhirem na górze. W takich właśnie grobowcach znaleziono
cenne przedmioty, zwłaszcza w okolicach Krymu. Tam odkryto wyroby ze złota wyjątkowej wartości, wyjątkowo piękne, przedstawiające właśnie tych scytów, ale zrobione z wyraźnym oddziaływaniem sztuki greckiej, antycznej sztuki starożytnej Grecji, więc ci scytowie prawdopodobnie w ramach tych kontaktów z Grekami korzystali z ich usług, ich rzemieślników, niewykluczone, że też niektórych mogli na przykład przy okazji wypraw upieszczych brać do niewoli i potem wykorzystywać, by dla nich pracowali. Na takich właśnie przedmiotach możemy zobaczyć tych scytów w ich charakterystycznych strojach, ubiorach, z uzbrojeniem. Tu warto zwrócić na jeden szczegół, szczególnie w starożytności, charakterystyczny dla tych barbarzyńców, używając tego antycznego, bo i Greków, i Rzymian, obejmującego określenia. Barbarzyńcy, czyli ci właśnie plemiona, nosili portki, spodnie, co u starożytnej Grecji ani w Rzymie w ogóle nie występowało. Tu właśnie wyraźnie widzimy te wzorzyste, kolorowe nogawki i skórzane buty. A to przepiękny grzebień scytyjski, też z okresu starożytności, z walczącymi właśnie wojownikami. No, to wyrób wielkiej wartości artystycznej, świadczący, że wykonał go zapewne któryś z mistrzów złotnictwa greckiego na usługach scytów działającego. Bo to już jest typowy wyrób scytów. Tu już stylizacja i deformacja, widzimy, jest bardzo daleka. Tu już to zwierzę nie wygląda w sposób łatwy do rozpoznania. Mimetyzm, czyli elementy, które widzieliśmy przed chwilą, czyli elementy naśladujące rzeczywistość, tutaj nie występują. Tutaj to zwierzę zostało już właściwie poddane daleko idącej stylizacji, przekształceniu, uproszczeniu. A więc wracamy do właściwego świata, który zaczęliśmy od tych wszystkich form, wzorów na, jako tatuaże na skórze wodza z pazyryku, na w dywanie czy na siodle, to ten sam już świat się nam zaczyna w pas kłaniać. Ta sama stylizacja tam i tutaj z tym jeleniem, jak widzimy, te formy już należą do tamtego właśnie nowego świata, nowego języka tworzonego na potrzeby tych społeczności plemiennych. Jeszcze jeden tego typu wyrób przedstawiający konia. Też oczywiście, jak widzimy, daleko idąca już zmiana, stylizacja. A więc będziemy zaraz śledzili, jak w tych różnych społecznościach przez antycznych nazywanych barbarzyńskimi występuje pewna łączność, pewna więź w sposobie przedstawiania tego właśnie świata w taki sam sposób, mimo że te plemiona czy te społeczności często się ze sobą nie kontaktowały, bo żyły na przykład w różnych częściach tego pasa na wstępie pokazanego, w różnych też stuleciach, czyli nie ma tutaj wprost szansy, żeby to z bezpośredniego kontaktu wynikało to podobieństwo. Po prostu, jak to się mówi po łacinie, genius loci, czyli fenomen, duch czasu, fenomen swoisty, który właśnie jakoś w kolejnych tych emanacjach, tych wcieleniach wywodzących się stamtąd społeczeństw, plemion się powtórzy. Do tej barbarzyńskiej Europy zaliczamy też Celtów. Z nimi mamy może bardziej, że tak powiem, bliższy kontakt, bo zapewne od razu nam się Asterix i Obelix przypominają. Już o nich kiedyś na lekcji mówiłem, że ci Celtowie, których Rzymianie podbili na terenie Galii mieszkających, to byli dawniej mieszkańcy Europy Środkowej, którzy opuścili te obszary, te terytoria, gdy zapewne dotarła tutaj na ten obszar społeczność późniejszych Germanów. I w ten sposób społeczności nazywane przez archeologów ludem kultury łużyckiej, przenosząc się dalej na zachód, stali się protoplastami Celtów. Na żółto mamy zaznaczony obszar społeczności celtyckiej i to głównie oczywiście widzimy teren Francji, częściowo Półwyspu Iberyjskiego, Anglia, Irlandia, zwróćcie na to uwagę.
Jęzor też sięga w stronę Europy Wschodniej, docierając do terenów dzisiejszej Bułgarii, Rumunii, a więc tych obszarów południowych części rubieży Europy Środkowej, bowiem i tutaj wpływy Celtów dają sobie znać, ale też zwróćcie uwagę na tę owalną, żółtą plamę na terenie Azji Mniejszej. Już o tym kiedyś mówiliśmy. Przypomnijmy sobie pomnik zwycięstwa nad Galatami, czyli Galami, który postawiono w Pergamonie, mieście, które znajduje się tutaj, na samym wybrzeżu Morza Egejskiego, a należącym do Greków. I wtedy mówiłem o tym, że właśnie Grekom przyszło walczyć z inwazją, która zaatakowała ich z północy, społeczności właśnie Galów, czyli Celtów, którzy, gdy Germanie zaczęli ich wypierać z naturalnych obszarów, ruszyli dalej na zachód, a jedna z grup przez właśnie Bałkany, cieśninę Bosfor zapewne, sforsowawszy tę właśnie przeszkodę, znalazła się w Azji Mniejszej i próbowała zdobyć Pergamon. A oto właśnie jeden z bohaterów wówczas naszych zajęć, umierający Gal. Zwróćcie uwagę, bo już wtedy też na to prosiłem, żebyście spojrzeli. Ozdobę, którą ma na szyi, to torkes, typowy celtycki naszyjnik używany przez wojowników. Macie tu teraz przykład znaleziony na terenie Francji takiego właśnie torkesa. Ten pan ma dokładnie taki torkes na szyi. Celtowie, jak te wszystkie społeczności, tworzą też specyficzną sztukę, chociaż oczywiście, tak jak i w przypadku Scytów, zdarzały się tutaj kontakty ze sztuką grecko-rzymską, no ale efekty są i sami widzicie jakie. To już jest dzieło powstałe w czasach oddziaływania sztuki rzymskiej. Oczywiście no, schematyzm i uproszczenie widoczne tak bardzo wskazują, że autorem tego boga odlanego z brązu i inkrustowanymi oczami był artysta miejscowy. Ale popatrzcie, co on ma na szyi. Torkes oczywiście. A to z kolei odkrycie też bardzo cenne, bo z tych zabytków, z tej społeczności koczowniczych zbyt wielu nie ma. W końcu wytwarzali głównie to, co mogli ewentualnie ze sobą załadować w swoich pakunach i na tych koniach transportować z wozami. A więc nie ma szansy, żebyśmy tutaj znaleźli po tych społecznościach na przykład przykładów architektury czy monumentalnej rzeźby, malarstwa. Rozwija się w gruncie rzeczy głównie rzemiosło artystyczne. Wyroby ze złota, ze srebra, często bogato zdobione. To jest właśnie świat, który po nich pozostał, tak jak właśnie ten srebrny kocioł, zapewne też używany do jakichś obrzędów i rytuałów. Metodą trybowania, czyli wybijania od tyłu na zimno kucia, osiągnięto tę dekorację, w której pojawiają się sceny figuralne z postaciami, zapewne z mitologii celtyckiej. I znowu popatrzmy na te charakterystyczne uproszczenia, schematyzm tego właśnie świata zobrazowanego. A więc i tutaj właśnie dociera ta sama formuła, z którą mieliśmy do tej pory do czynienia. Spośród niewielu oczywiście zabytków związanych z mitologią i religią Celtów mamy taką rzeźbę kultową, dość przerażający monstrum, jakiś potwór, któremu pewnie składane były niewykluczone, że nawet ofiary z ludzi, z głowami, na których wspiera swoje łapy ze szponami. Ten świat mitologii jest groźny, przerażający, jak w większości tych społeczności, o których cokolwiek możemy powiedzieć, no bo nie o wszystkich oczywiście zachowały się informacje. No te informacje, jakie mamy, to głównie ze źródeł na przykład greckich czy rzymskich się wywodzą, bo w końcu historycy, greccy wędrowcy, badacze zainteresowani tym także światem zewnętrznym, sporo takich właśnie informacji zdobytych
swoich tekstach zamieścili, zwłaszcza o przypadku Celtów, oczywiście Rzymianie. Ale wiemy, że też ich świat, bóst, oczywiście panteon, rozbudowany jak we wszystkich starożytnych religiach, to jeden świat. Ci bogowie przedstawiani byli rzadko. Na naczyniu widzieliśmy tutaj też jakiś wyjątkowy zabytek z kolei z terenu dzisiejszych Czech, znaleziony z Moraw, z głową Herosa albo boga celtyckiego o charakterystycznych formach. No, widać, jak ten świat wywodził się właśnie z tej Europy Środkowej. A to już właśnie charakterystyczny przedmiot używany przez Celtów, zawierający motyw już abstrakcyjnej dekoracji. Pojawiają się tutaj nam po raz pierwszy spirale. Motywy spiralne tworzące abstrakcyjną, skomplikowaną strukturę. To jest świat, z którym będziemy mieli odtąd coraz częściej do czynienia, bowiem w tej sztuce tworzonej przez te społeczności wywodzące się z tych dalekich obszarów Azji, a potem opanowujące Europę, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów występujących na przestrzeni stuleci jest właśnie tendencja do tworzenia dekoracji o charakterze abstrakcyjnym, a więc czegoś, czego praktycznie poza wąskim obszarem ornamentów w Grecji na przykład czy w Rzymie nie było, bo tam sztuka wyraźnie poszła w stronę naśladowania rzeczywistości, a tutaj te stylizacje będziemy mieli już z nimi do czynienia. Germanie. Rydwan Solarny, pochodzący ze Skandynawii, to dość późny zabytek związany z religiami z kolei kolejnej grupy po Celtach, a wcześniej Scytach. Ci oczywiście dotarli w kolejnej migracji, wypierając tych, którzy wcześniej zajmowali te ziemie i na nich sobie żyli. Teraz Europa Środkowa należy do Germanów, Europa Środkowa, północna i częściowo zachodnia, do granicy z Renem. Jesteśmy w obszarze już, w którym po drugiej stronie jest państwo rzymskie, cesarstwo rzymskie. Oto ślad po mieszkających na tych terenach, które dzisiaj należą do Polski, a które kiedyś były germańskie. Oto kamienne kręgi Gotów, znajdujące się w Borach Tucholskich, czyli na obszarze Polski Północnej. Ten zespół należy absolutnie do czegoś wyjątkowego w skali naszego kraju, bo mamy tu do czynienia z kromlechem, czyli kamiennym kręgiem, tak jak w Stonehenge, tyle że oczywiście w miniaturowej skali, bo kamienie, jak widzimy, użyte tutaj są dużo mniejsze, ale nie ma wątpliwości, że właśnie tutaj, w tej miejscowości znajdowało się święte miejsce dla Gotów, dokąd udawano się, by odbywać rytuały, obrzędy religijne, a także gdzie chowano znaczące postacie, bo są też tutaj i kurhany z grobowcami. A to już teren Niemiec i kolejny przykład rzeźby tworzonej w obszarze tej właśnie, z tych społeczności, tym razem germańskiej. No, od naszego Herosa celtyckiego różnic tutaj wielkich nie zauważymy, jeśli chodzi o formę. To są zabytki wyjątkowe, takie jak ta głowa, czy ten teraz wojownik tutaj przedstawiony, bowiem tak naprawdę takich przykładów rzeźby, to w miarę monumentalnej w skali, mamy dosłownie parę, a więc widać, że to nie była ich tradycja, nie było to coś, co byłoby ich codziennością, potrzebą wyrażania w tej formie swoich wierzeń, swoich wyobrażeń. Raczej jakieś dalekie echo zaobserwowanych właśnie ucywilizowanych ludów Rzymian tutaj mogło zadziałać jako źródło inspiracji, ale wszystko zostało przetworzone na ten język, w którym wyraźnie widać, że anatomia, proporcje nikogo nie obchodzą, nikt się nim nie przyjmuje. Ten świat, o właśnie tak wygląda, jeżeli już zabiera się za pokazanie człowieka,
a więc całkowicie go deformuje, całkowicie go uschematycznia. Cofamy się wiele wieków do czasów sztuki pradziejowej niemal, jeśli chodzi o formy. No właśnie, bo z taką rzeczywistością mamy do czynienia. I znowu kamienny relief pochodzący tym razem ze Skandynawii, a przedstawiający motyw z mitologii germańskiej, przybycie bogów na Walhallę, czyli miejsce jak Olimp, w którym ci bogowie mieli zamieszkać, wysoka góra, święta góra, góra mityczna oczywiście. Ten relief, będący fragmentem kamiennej płyty, czyli steli, zdobią przedstawienia też bardzo uschematycznione. I to też jest przykład dość rzadki, bowiem, tak jak już mówiłem, te dekoracje figuralne nie są mocną stroną ich świata. Oglądamy teraz rozmieszczenie grup Germanów w czasach Imperium Rzymskiego. Granicę tutaj widzimy zaznaczoną, a tu w różnych barwach mamy tych wszystkich różnych dziwne plemiona, o gotach, o których mówiliśmy. Popatrzcie, to obszar dzisiejszego Pomorza i Kujaw właściwie obejmuje Bory Tucholskie, mniej więcej w tym miejscu się znajdują. No i właśnie. Teraz, jak już jesteśmy przy Germanach, zaczyna się dla nas przygoda z początkiem nowej Europy już na dobre, bowiem to Germanie ostatecznie zadadzą cios państwu zachodnio-rzymskiemu i doprowadzą do likwidacji cesarstwa zachodnio-rzymskiego i przejmą po nim Schedę, wkraczając do Europy tej cywilizowanej. Na mapie teraz widzimy, jaką drogą szły ich migracje, jak się przemieszczali w kolejnych stuleciach. Przyjmuje się, że takim impulsem, który uruchomił lawinę naprawdę już taką na całego, było przybycie z dalekich obszarów stepów azjatyckich Hunów, kolejnego bardzo agresywnego plemienia, który próbował się tutaj zainstalować w Europie Środkowo-Wschodniej. Zamieszkujące te właśnie grupy germańskie zareagowały, tak jak wcześniej przed nimi Celtowie, wędrówką w kierunku zachodnim, a dalej już był obszar dawnego Cesarstwa Bizantyńskiego. Niektóre wyprawy robią naprawdę niezłe wrażenie. Popatrzmy na przykład, co zrobili Wizygoci, czyli Goci zamieszkujący południowe obszary Skandynawii. Ich wyprawa to naprawdę niezły grand tour. Zaczęła się przez obszary dzisiejszej Rumunii i Bułgarii, dotarła do Grecji, wdarła się w obszar Cesarstwa Bizantyńskiego, potem przemieścili się do Italii, doszli aż na samo południe i ostatecznie wylądowali gdzie? W Hiszpanii, czyli na Półwyspie Pirenejskim. No to naprawdę niezła podróż. Porównywalną zrobili Wandalowie, którzy ruszając z terenu dzisiejszej Niemiec środkowych, przez Francję, Hiszpanię, przedarli się aż na południe i tam przez Gibraltar dostali się do Afryki Północnej. Tam założyli swoje państwo, ale było im tam mało przygód, więc ruszyli drogą morską w stronę między innymi Sycylii, Sardynii, a dotarli też do Rzymu. I ten Rzym przez pewien moment sobie zajęli. Po tej rzymskiej wizycie zostało nam do dzisiaj określenie wandalizm, więc możemy sobie łatwo wyobrazić, co tam w tym Rzymie po sobie zostawili. No i tak już widzimy, jak teraz te plemiona się przemieszczają. Sasi, Frankowie, Longobardowie, Ostrogoci, Anglosasi i tak dalej, którzy z różnych terenów tej północnej i środkowej Europy, ruszywszy się, zaczęli stopniowo napierać na granicę państwa rzymskiego. Ta granica z wschodnio-rzymskim cesarstwem, poza tą wizytą Ostrogotów, jak widzimy, była nienaruszana.
Tutaj Germanie mieli respekt wobec armii bizantyńskiej, ale Zachód był dla nich całkowicie otwarty. Tutaj wojska zachodnio-rzymskie były kompletnie bezbronne, nie miały szansy z tą lawiną, która płynęła. No i tu mamy oczywiście podane te wszystkie kolejne etapy z rozpisaniem na lata, jak te właśnie wędrówki się dokonywały między IV a VI wiekiem naszej ery. Nie będziemy oczywiście wszystkich tutaj analizować, bo to nie nasze zadanie, nie jesteśmy na lekcji historii, ale informacja przyda się jako element obrazujący, jak potężnym zjawiskiem mamy do czynienia. No i teraz przechodzimy do tego, co jest chyba tutaj najbardziej istotnym elementem tej naszej dzisiejszej lekcji, jeśli chodzi o sztukę. Już o tym mówiłem. W świecie, który tworzą te nowe społeczności wywodzące się z obszarów stepów azjatyckich, stopniowo potem zaludniających niziny europejskie, w tym Europę Środkową, Północną, był charakterystyczny dla ich wytwórczości artystycznej abstrakcyjny charakter dekoracji. Na przykład plecionka, ornament, z którym będziemy mieli odtąd do czynienia przez dłuższy czas, prawie stale. Macie go tutaj w różnych odmianach, także jako ornament zoomorficzny, gdzie plecionka łączy się z czymś, co wygląda jak stworzenie, jak zwierzę, ale tak wplątane w te abstrakcyjne, przeplatające się wici, że w pierwszym momencie możemy ich nawet nie zauważyć. Te plecionki, te motywy ornamentów zoomorficznych pojawiają się, jak już powiedziałem, na wyrobach wykonywanych ze złota, srebra, a więc jako wyroby jubilerskie. Oczywiście nie były one dostępne dla każdego przedstawiciela społeczności. Były elementem wyróżniającym, określającym status takiej osoby, posiadacza, jako przedstawiciela elity. Wódz, jego rodzina, drużyna otaczająca, zamożni, wyróżniający się członkowie, traktowani jako starszyzna. Ale te wyroby nie były tylko i wyłącznie znakiem statusu społecznego zajmowanego przez właściciela. Te wyroby pełniły także funkcję religijno-magiczną dla tego, kto je posiadał. Albowiem już wspomniałem, że mitologie tych społeczności były rozbudowane i miały charakter przypominający greckie czy rzymskie wierzenia, a więc byli tam bogowie mający swoje specjalności, Bóg nieba, piorunów, Bóg ziemi itd., itd., itd. Ale dla tych społeczności o wiele bardziej ważnymi byli przedstawiciele tych, z którymi mieli oni najczęściej do czynienia, demony i różne siły duchowe otaczające zewsząd człowieka, żyjące pod kamieniem, w drzewie, na rozwidleniu dróg, pod progiem, w ognisku, w strumyku, jeziorze i tak dalej, rzece, wszędzie, wszędzie dookoła. Było takich właśnie istot duchowych, demonicznych, mnóstwo. Wierzono, że oplatają one ludzi ze wszystkich stron, tylko są niewidoczni, ale dają o swoim istnieniu nieraz znaki i to w różny sposób, najczęściej czasami groźny i niebezpieczny. Dlatego trzeba się było przed nimi strzec, chronić. I właśnie te wyroby ze złota to były wyroby o charakterze strzegącym właściciela przed złym oddziaływaniem tych mocy. A więc były to wyroby, które nazywamy pełniące funkcję apotropaiczną, odstręczającą złe moce, złe siły. Oto przed nami Italia. Już kiedy cesarstwo zachodnio-rzymskie przegrało swoją konfrontację i przestało istnieć, zalane w VI wieku przez społeczności germańskie. Oto Ostrogoci, którzy wywodzili się z ziem, które sobie zajęli w obszarze dzisiejszej Austrii i stamtąd atakujący od północy Italię. Burgundowie, Frankowie, no i Wizygoci, o których już mówiłem, i Wandalowie, którzy w tej wędrówce znaleźli się na obrzeżach dawnego państwa rzymskiego.
Oto wracamy jeszcze na moment do Rawenny, o której tyle była ostatnio mówione na naszych zajęciach. I to w sztuce wczesnochrześcijańskiej, mauzoleum Galli Placidi, czy w czasach bizantyńskich, kościół San Vitale, który tak ważną rolę odegrał w dziejach sztuki, jak już zapewne wam to uświadamiałem. W tej Rawennie przez moment zainstalowała się także dynastia rządząca nowo powstałym państwem, państwem Ostrogotów, a jego założycielem był wódz plemienny Teodoryk Wielki. W Rawennie postawił sobie też mauzoleum, a czemuż by nie? Kamienne, a jakżeby inaczej. Jak widzimy, tak wygląda. Teodoryk miał ambicje, był człowiekiem, który mimo, że był Germanem, chciał być porównywalny z władcami rzymskimi, z cesarzem zachodniorzymskim. Dlatego też, jak władcy państwa rzymskiego, chciał mieć też potężne mauzoleum. Oczywiście jest to budynek niewielki. A najbardziej dziwaczna jest w tym budynku kopuła, wykonana jako monolit z jednego kawałka kamienia. Jest to olbrzymia, gigantyczna, ważąca, zdaje się, nawet 200 ton bryła, z której wykuto ten właśnie to przykrycie nasadzone, nie wiadomo w jaki sposób, na ten budynek. A to mozaika z kościoła San Apolina Renuovo, a na niej przedstawiono pałac, który Teodoryk Wielki zbudował sobie w Rawennie. Oczywiście, sądząc po tym uproszczonym przykładzie, pałac imitował formy znane z architektury antycznej. Mamy kolumny, mamy trójkątny przyczółek, a więc jest to budowla, która zapewne wzorowała się na dziełach architektury rzymskiej. Dzisiaj w Rawennie znajduje się takie małe coś ceglano-kamienne. Rozpoznaje się w tym fragment tego pałacu Teodoryka Wielkiego. Nie jest to takie do końca pewne, bo być może powstał budynek nieco później, już w czasach bizantyńskich. Jest takie przypuszczenie, no ale tradycja uważa, że to jest coś, co kiedyś należało do tego Teodoryka Wielkiego. Państwo Teodoryka Wielkiego nie przetrwało długo. Po jego śmierci synowie wzięli się za łby i zaczęli się o niego szarpać, o ten sklep ojcu. No i to właśnie był początek ich klęski, bo kiedy przybyły wojska bizantyńskie, właściwie to państwo przestało ich istnieć, zostało zlikwidowane przez Bizantyńczyków, a teren Rawenny i aż po Rzym Mediolan znalazł się w rękach bizantyńskich. Natomiast wspomniałem tu o Mediolanie. Później ten Mediolan stał się stolicą innego tworu germańskiego, tym razem Longobardów. I dlatego też i ten jakby fragment historii wczesnośredniowiecznej wpisuje się w dzieje Italii. Po Rzymianach na północy powstało państwo longobardzkie, które miało też w pewnym momencie swój odpowiednik dalej na południu buta włoskiego stworzony. To państwo zostawiło po sobie sporo zabytków, głównie też przykładów plastyki. I Ostrogoci, i Longobardowie byli ochrzczeni. W związku z tym mamy tu przykłady sztuki sakralnej, ale popatrzmy, jak strasznie schematyczne i uproszczone są te dekoracje zdobiące ten ołtarz pochodzący z jednego z kościoła, zbudowanego przez władcę longobardzkiego. Ta dekoracja to nie pozostawia wątpliwości, że mamy tu do czynienia z bardzo, bardzo schematycznym obrazowaniem. No to jest całkowite jakby niezrozumienie idei, którą kiedyś przed wiekami rozwinęli Grecy i przekazali Rzymianom. Tamten świat się skończył. Kilka jeszcze przykładów rzeźby longobardzkiej zobaczymy. Przed chwilą pojawił nam się charakterystyczny relief z krzyżem zwycięskim. Popatrzmy, co się w nim znalazło. Plecionka oczywiście. Do najbardziej chyba takich niezwykłych przykładów sztuki, która po Longobardach została, oto kaplica w miejscowości Cividale. Oczywiście nie będę wymagał, żebyście koniecznie ten obiekt zapamiętywali. To wszystko tylko póki co ma wam dać jakby obraz, z jakim nowym światem teraz będziemy mieli do czynienia. W tej kaplicy znajdą się przedstawienia
postaci ludzkiej. To są zapewne władcy longobardzcy albo inne wyróżniające się postacie, albo święci. Niewykluczone, że to mogą być właśnie jakieś święte. No i popatrzmy, co zostało z rzeźby antycznej tutaj przyswojone, jak daleko odbiega ten sposób przedstawiania. No ale mimo wszystko powstaje tutaj jakaś architektura, która jest jakby dziedzictwem tego, co tworzyli budowniczowie w czasach późnorzymskich dla chrześcijan. Oto jakby odpowiednik kościoła San Vitale w Ravennie, wykonany przez dla Longobardów w Benevencie. Skomplikowana świątynia centralna z licznymi eksedrami i podziałem na obejście i przestrzeń centralną. Jeszcze zajrzymy do Wizygotów na teren dzisiejszej Hiszpanii, bo po nich ich państwie zostało trochę też ciekawych przykładów architektury. No i oczywiście rzeźby zdobiącej te budowle o formach podobnych jak przed chwilą Longobardów. Gdzie jesteśmy? Oczywiście tutaj, na terenie Półwyspu Iberyjskiego na czerwono, apogeum państwa Wizygotów zajmującego cały właściwie pasaż po wybrzeże Atlantyku. Potem te ziemie były im sukcesywnie zabierane, kiedy z północnej Afryki przez Gibraltar przedrzą się tutaj się wyznawcy islamu i zaczną zajmować Półwysep Iberyjski, wypierając chrześcijan w kierunku północnym. Wtedy będziemy mówili tutaj o państwie Królestwie Asturii. O właśnie, popatrzmy, jak teraz wygląda już ostatecznie w XI wieku sytuacja. Muzułmanie zajmują ponad połowę półwyspu, a dla chrześcijan zostaje niewielki właśnie obszar północny. Po królach Wizygotów zostały w malutkich kościołach, jakie były wznoszone przez nich, takie zabytki jak właśnie te złote korony, przekazywane przez władców jako wota w świątyni i zawieszane nad ołtarzami. Kilka takich koron przetrwało do naszych czasów. No to jest przykład jeszcze raz tej dekoracji typowej dla społeczności, o których dzisiaj mówiliśmy. No i jeszcze zobaczymy przykłady architektury, co zostało z bazylik wczesnochrześcijańskich w wydaniu Wizygotów. Na przykład to taki kościół wyglądający jako burka, właściwie kamienna czy stodoła, maleństwo, a jednak trójnawowy przykład świątyni nawiązujący do formy bazyliki z nawą środkową wyższą i nawami bocznymi niższymi, ale oczywiście ciasny, wąski, malutki, z grubymi, masywnymi murami. Do najbardziej efektownych przykładów architektury tego świata zaliczymy właśnie ten obiekt, który prawdopodobnie mógł być zbudowany jako sala tronowa w kompleksie pałacowym królów Asturii, którzy dziedziczyli po Wizygotach ziemię północnej Hiszpanii. I ten kościół w Oviedo, tę budowlę w Oviedo wznieśli, która potem została zamieniona na kaplicę, na kościół. No jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury wczesnośredniowiecznej. No i też oczywiście wskazówka, jak dziedzictwo antyku tutaj w jakiś sposób zostało zasymilowane, czyli przyswojone i wykorzystane do stworzenia tej efektownej w sumie, choć malutkiej budowli. No i jeszcze jeden przykład takiego maleństwa kościółka w miniaturze jakby bazyliki. Popatrzmy na wejście, żeby przekonać się, że w nawie głównej wchodzą, to właściwie prawie sufit mamy nad naszymi głowami. No i właśnie wnętrze tego maleństwa teraz oglądamy z charakterystycznymi krzyżami w formie krzyża zwycięskiego, o których już wiemy, i oczywiście abstrakcyjnych dekoracjach i figuralnych scenach o charakterystycznych deformacjach i uproszczeniach. To, co czyni tę dziedzictwo, spuściznę germańską z Hiszpanii ciekawym, to kontakty ze światem muzułmańskim. Musiały one być, a zatem też pewna wymiana.
Popatrzmy na ten kościół wzniesiony właśnie na terenie chrześcijańskim, gdzie pojawia się charakterystyczny podkowiasty łuk, który jest elementem wytworzonym w architekturze islamu. I teraz właśnie trafia do architektury chrześcijańskiej. I te same podkowiaste łuki rozpoznajemy we wnętrzu tej świątyni. Ale także bardzo interesujące są przykłady plastyki, która na tych ziemiach powstawała, malarstwa wykonywanego jako iluminacje do rękopiśmiennych ksiąg. To niesamowicie bogaty i ciekawy świat, w którym właśnie przedstawienia ulegają schematyzmowi z wyraźnym odcieniem orientalnym, wschodnim. Popatrzmy na przykład na tę ilustrację sceny z Apokalipsy, czyli ostatniej księgi Nowego Testamentu, aniołem dmącym w trąbę i szerzącym się po ziemi koronawirusem czy innymi, prawda, plagami, które wyniszczać mają ludzkość. I tu byśmy sobie zawiesili tę opowieść. Wrócimy do niej w kolejnej lekcji, bo chciałbym się jednak trzymać dość rygorystycznie czasu i nie przekraczać za bardzo tych 45-minutowych lekcji, żebyście też nie utonęli w tym natłoku morzu informacji. Więc póki co zawieszam tę opowieść o budującej się na nowo Europie i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie.